Nie tak dawno robiłem odcinek o kosmicznej turystyce, w którym wspominałem o firmie Virgin Galactic. Firma ta chce zabrać ludzi w przestrzeń kosmiczną na loty suborbitalne za pomocą ich statku Spaceship Two. No i jego druga wersja, VSS Unity, przeszła właśnie pomyślnie testy silnika rakietowego. Od grudnia 2016 roku trwały tak zwane loty ślizgowe drugiego egzemplarza Spaceship Two, czyli VSS Unity. Łącznie wykonano aż 7 takich lotów. Ostatni 11 stycznia 2018 roku. Na czym polega taki lot? Otóż statek wynoszony jest za pomocą specjalnego samolotu White Knight 2 na odpowiednią wysokość, po czym odłącza się on, no i w tym momencie zamiast odpalić silnik rakietowy i polecieć nad linię Kármána, czyli tą umowną granicę z kosmosem, zaczyna on swobodnie opadać i ląduje jak szybowiec, no i sprawdzane podczas tego testu są jego zdolności i właściwości aerodynamiczne. To właśnie podczas jednego z takich lotów rozpadła się poprzednia wersja Spaceship Two, czyli VSS Enterprise. Drugi pilot zbyt wcześnie otworzył hamulec aerodynamiczny, no i naprężenia, które powstały w tym momencie na kadłubie, spowodowały rozsypanie się konstrukcji. Drugi pilot odniósł poważne obrażenia, natomiast kapitan niestety nie przeżył katastrofy. To opóźniło start całego programu, no i start wycieczek w kosmos. Niestety trzeba było przeprojektować pewne elementy Spaceship Two, no i na to potrzeba było czasu. Czasu i jeszcze raz czasu. Musicie wiedzieć, że przy tym całym przedsięwzięciu pracuje mnóstwo ludzi. Mamy do czynienia tutaj nie tylko z mechanikami, którzy ten pojazd budują, czy też prowadzą jego konserwację, ale też całym zapleczem kontroli lotów, kontroli naziemnej i innych ludzi, którzy potrzebni są do tego, żeby cały taki kosmiczny port działał. I to wszystko firma Bransona, czyli Virgin, musi no jakby od podstaw zbudować. Czegoś takiego jeszcze nie ma. Nie ma jeszcze portów kosmicznych, na których można byłoby się wzorować, więc wszystkie te procedury, wszystko to musi zostać wymyślone od nowa, właściwie od zera. Więc nie jest to tylko sam pojazd kosmiczny, nie są to tylko wyzwania związane z mechaniką tegoż pojazdu i wynoszeniem go w przestrzeń kosmiczną, a potem bezpiecznym sprowadzeniem pasażerów na Ziemię. No jeśli chodzi na przykład o taką kontrolę lotu, to bardzo dużo zmieniło się od czasów historycznych misji kosmicznych. No, dzięki lepszemu oprogramowaniu i komputerom można było zmniejszyć ilość potrzebnych ludzi. Zresztą tutaj sprawa jest też prostsza i nie wymaga aż tylu systemów. Piloci przygotowują się również w skomplikowanym systemie symulacyjnym, który imituje wnętrze pojazdu kosmicznego Spaceship Two. Imituje cały pulpit ze wszystkimi wskaźnikami, przyrządami, przełącznikami, no i generalnie wszystkim, co znajduje się w kabinie i służy do tego, aby odbyć bezpiecznie lot. Natomiast 5 kwietnia 2018 roku doszło do pierwszego lotu z włączonym silnikiem rakietowym. Test wykonany został z lotniska na pustyni Mojave w Kalifornii, gdzie Richard Branson i jego firma Virgin Galactic testują właśnie swoje rakietoplany. Z tego co firma podała do opinii publicznej, silnik miał działać około 30 sekund i dzięki temu pojazd osiągnął prędkość 1,6 Macha oraz wysokość prawie 26 km. Biorąc pod uwagę, że umowna granica z kosmosem znajduje się na mniej więcej 100 km, no to 26 km w wysokości robi właściwie nikłe wrażenie. Ale pamiętajmy, że póki co są to tylko testy. Na razie silnik nie może pracować z pełną sprawnością i cały czas, jaki jest przeznaczony na to, aby wynieść Spaceship Two powyżej linii Kármána. Na razie inżynierowie i obsługa muszą sprawdzić, na ile bezpieczny jest Spaceship Two w wersji VSS Unity. Nie chcą, aby historia powtórzyła się. Taka tragedia mogłaby właściwie w tym momencie zastopować cały program. Tutaj wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Póki co nie wiadomo, czy już w tym roku VSS Unity poleci w kosmos. Prawdopodobnie będą się odbywały kolejne i kolejne testy silnika rakietowego. Będą trwały one trochę dłużej, ale czy wydarzy się to już w tym roku, czy w tym roku osiągnie on tak zwaną linię Kármána, tego póki co nie wiemy. No, jeszcze do niedawna firma zarzekała się, że w 2018 roku chciałaby wysłać pierwszych ludzi na zapłacone już wycieczki, no ale to może niestety się opóźnić. To są cały czas, tak jak powiedziałem, nowe technologie, nowe procedury. Na pewno firma będzie chciała też przetestować różnego rodzaju procedury awaryjne na wypadek nieoczekiwanych wydarzeń w przestrzeni kosmicznej, czy też już podczas wchodzenia w atmosferę.
Uwzględniając inflację, koszt takiego biletu to około 250 tysięcy dolarów. I pierwsze 1000 osób ma zapłacić właśnie taką cenę, aby sfinansować cały okres przygotowania, cały okres wymyślania i wdrażania technologii. Co ciekawe, miejsca zabukowane są już do 2021 roku i jeżeli ktoś chciałby lecieć z Virgin Galactic, no to może to zrobić dopiero w 2022. A ze znanych osób depozyty wpłacili m.in. Tom Hanks, Ashton Kutcher, Katy Perry, Brad Pitt czy Angelina Jolie. Swoją drogą ciekawe, czy polecą razem. Natomiast teraz mam dla Was bardzo ciekawą informację. Otóż w Polsce po raz pierwszy odbędzie się edycja bardzo ciekawego konkursu dla wynalazców, młodych naukowców, no i młodych inżynierów. Nazywa się on Global Impact Challenge. Jak już wspomniałem, jest to polska edycja międzynarodowego konkursu, a biorą w nim udział na przykład startupy czy młodzi naukowcy. Wymyślają naprawdę niesamowite rzeczy i usprawnienia. Na przykład redukcja kosztów produkcji sztucznego mięsa, które w przyszłości może uchronić zwierzaki przed mordowaniem i hodowaniem przede wszystkim na mięso. Inną ciekawą technologią było na przykład zastosowanie bakterii w celu detekcji zanieczyszczeń wody. Natomiast nasz rodak Łukasz Młodyszewski wygrał edycję węgierską ze swoją aplikacją, która miała ułatwiać zapadanie w sen. Natomiast okazało się, że jest ona rewelacyjna w leczeniu skutków traumy wojennej. Także jak widzicie, warto wziąć udział. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, fajne startupy, fajne wynalazki, to koniecznie zgłoście się, bo czasu jest już mało. A jeżeli chcecie to zrobić, to w opisie znajdziecie linki, tam będą wszystkie wymagane informacje. Także koniecznie klikajcie i zobaczcie, co też ciekawego możecie od siebie zaproponować. Ja się z Wami będę już żegnał, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, no i nie zapomnijcie wpadać też na Instagrama Astrofazy, tam bardzo ciekawe rzeczy również się dzieją. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!